Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać pewną zasadę w rehabilitacji, jaką stosujemy wtedy, kiedy mamy do czynienia z pacjentem z opatrunkiem gipsowym, na przykład na kończynie dolnej, a opatrunek gipsowy jest od pachwin po staw skokowy. Bardzo często się to spotyka przy jakichkolwiek tam złamaniach. Wiadomo, że jakikolwiek opatrunek, jakikolwiek stabilizacja kończyny dolnej, unieruchomienie kończyny dolnej będzie powodować bardzo szybki zanik mięśni, szczególnie mięśnia czworogłowego. Chcąc mieć lepsze efekty w późniejszej rehabilitacji po zdjęciu gipsu, powinniśmy już coś zacząć jeszcze w sytuacji właśnie tego opatrunku gipsowego. No ale co tu wymyśleć, skoro nie mamy tam dostępu? Z jednej strony mamy fizykoterapię, magnetoterapia dokładnie, która tam coś powoduje jakby na przyspieszony wzrost kostny i tak dalej, ale nic nie wpływa pozytywnie nam na mięśnie. A z drugiej strony mamy całą grupę ćwiczeń, których nie możemy wykorzystać, no bo jednak nie ma dostępu do tych mięśni. I co tu wykorzystamy? Wykorzystuje się tutaj w fizjoterapii tak zwaną synergię, czyli współdziałanie. W warunkach zdrowotnych jest cała grupa mięśni, zwanych synergistycznymi, które wspomagają mięśnie agonistyczne, które są odpowiedzialne za ruch, w stabilizowaniu np. stawu, który jest akurat w ruchu, w stabilizowaniu tego rejonu i tak dalej. I teraz, najczęściej mięśnie synergistyczne są oddalone od tych mięśni agonistycznych, odpowiedzialnych za ruch. I fizjoterapia to wykorzystała. Po prostu ćwicząc mięśnie, grupy mięśniowe gdzieś tam oddalone, wpływamy pozytywnie na strefę, do której się nie możemy dostać. I teraz dokładnie wykorzystujemy synergię bezwzględną, czyli synergia bezwzględna chodzi o to, że każdy z nas ma tę samą jakby zasadę przekładania ruchu z jednego rejonu na drugi. To mamy już, jak żeśmy się tam tworzyli na bazie komórkowej i tak dalej. To jest tak zwana synergia bezwzględna. I dzisiaj, teraz, za chwilkę pokażę Wam przykłady dwóch ćwiczeń, które będziemy mogli wykorzystać, mając ten gips, na wzmocnienie lub na ograniczenie osłabienia się mięśnia czworogłowego bardziej, w sytuacji, kiedy mamy całą kończynę dolną zamurowaną, bez ruchomości stawu skokowego oraz w sytuacji, kiedy staw skokowy będziemy mieć wolny. To będą jakby dwa rodzaje ćwiczeń wykorzystujących synergię bezwzględną. Pierwsze, kiedy mamy zamurowane wszystko, będzie się nazywało ćwiczenie kontralateralne, a drugie ipsilateralne. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, tak zwane kontralateralne, w sytuacji, kiedy mamy całą kończynę dolną zagipsowaną, bez ruchomości w stawie skokowym. Kładziemy się na łóżko, noga chora w gipsie na łóżku, noga zdrowa poza łóżkiem, zgięta w kolanie. I teraz, prostując kolanie, nogę zdrową, z dużym oporem. Ja tam mam tylko ciężarki takie pokazowe, ale to musi być na granicy Waszej wytrzymałości. Ruchem powolnym będziecie poprzez wyprost nogi zdrowej wytwarzać napięcie w mięśniu czworogłowym nogi chorej, czyli tego mięśnia, który znajduje się pod gipsem. Tylko mówię, to musi być maksymalny wysiłek i maksymalny opór dla nogi zdrowej. Jeden ruch wykonujemy w ten sposób, inny ruch możemy wykonywać jako odwodzenie i przywodzenie. Jeśli nie mamy ciężarka, to możemy zrobić i wykorzystać sobie taśmę Theraband w ten sposób. Kładąc się, wybieramy luz, noga zgięta jak poprzednio w kolanie i prostując nogę, nie puszczając tego nawet, wyczujecie napięcie na nodze chorej. I jeszcze raz, poprzez wyprost, mocna blokada nie dać wyprostować tej nodze, poczujecie coraz mocniejsze napięcie na nodze, która jest w opatrunku gipsowym, a dokładnie napięcie mięśnia czworogłowego. To są ćwiczenia kontralateralne w sytuacji, kiedy nie mamy w ogóle żadnego ruchomego stawu kończyny dolnej.
W sytuacji, kiedy mamy wolny staw skokowy, a opatrunek gipsowy nam się kończy mniej więcej tutaj, to żeby wytworzyć napięcie w mięśniu czworogłowym, który jest objęty opatrunkiem gipsowym, wystarczy, że zrobimy tego typu ćwiczenie. Zginamy stopę w ten sposób do siebie, z mocnym oporem będziemy wytwarzać napięcie na mięśniu czworogłowym. Jeśli sobie tu przyłożycie rękę, ktoś, kto nie ma gipsu, to to poczuje. I w ten sposób ćwiczeniami ipsilateralnymi, czyli ćwiczę jakby tą samą kończyną, tylko wolnym stawem, całkiem inną strukturę, mięsień czworogłowy. Z tym, że musi być opór bardzo mocny, jak w ćwiczeniu poprzednim, 3-4 razy dziennie, aż do całkowitego zmęczenia się, że tak powiem, tym ćwiczeniem, aż stopa odmówi współpracy i chęci do ćwiczeń. No, także to były takie przykłady właśnie ćwiczeń, które wykorzystują zasadę synergii, gdzie nie możemy się dostać do mięśni z jakiegoś tam powodu, to ćwicząc inne grupy mięśniowe jakoś tam pozytywnie wpływamy na ich pracę. Przez to te zaniki są mniejsze, bo raczej nie sądźcie, że całkowicie załatwicie sobie sprawę tymi ćwiczeniami w gipsie, że mięsień czworogłowy będzie taki sam jak przed włożeniem do gipsu. Na pewno nie, zanik będzie, ale na pewno mniejszy, a rehabilitacja później będzie dużo szybsza i bardziej efektywniejsza. No to jak znowu mówię, jakieś pytania czy coś, to w komentarzach. No i co, do następnego razu. Cześć.